to trzeba mówić jak do małych dzieci, to niezbyt rozgarniętych. Przecież mówiłaś, że nie będziesz robić współpracy. A tu bem, proszę, współpracę. O, patrzcie, patrzcie, jak żyją bogaci ludzie, ale skandal. I to wyznacza, słuchajcie, wartość człowieka. Całą pielęgnację już nałożyłam, cały czas używam tego samego. Mam taką lekko reaktywną na dotyk i na przykład na wiatr i na słońce buzię, ale no jest dobrze. Natomiast widzicie to? I to, ciężko, to nie jest trądzik. I wiecie co to jest? Jadłam kilka dni szparagi. No kurde, jak jem mrożone warzywa, jest ok. Jak zjem tylko coś, wiecie, takiego z Lidla, to mam reakcję. No, to jest, słuchajcie, przewalone. Kurwa, wszystko ci może szkodzić. No, ale. No. I widzicie, i to takie o, takie o. Widzicie? Jak mówicie, że mam idealną skórę, to nie mam, no. I to właśnie w tych miejscach. Cukinii, na przykład cukinii to, po cukinii to już mnie w ogóle, a no kupuję niby bio, wiecie, ten z Lidla, ale i tak, tak tyle razy kupowałam jakąś gorzką skórę już, ach, nie chcę mi się mówić, bo zaraz też wiecie, będzie pouczanie dietetyczne, co ja mam jeść, a co nie. W każdym razie odpakuję sobie ten filtr, go dzisiaj nałożę, już pielęgnacja mi się wychłonęła. O, taka mieszka konsystencja. W ogóle zero zapachu. No, jak krem. Nie taki, w sensie wiecie, krem jak krem. Ale nie jest taki jakiś tępy, jak SPF czy coś. O, ładny. To nie ma dawać żadnego glow, ale ja nie wiem, te kosmetyki robią taką fajną skórę, taką taflę. Tak mi się spodobały, że to jest po prostu hit. No. Także słuchajcie, to ma SPF 50+, PA 4+. Rice and probiotic. Lekki, kremowy, organiczny krem przeciwsłoneczny, który jest komfortowy dla skóry, nawet jeśli kilka razy nałożysz dużą ilość kremu, nie pozostawia uczucia lepkości i zapewnia wilgotne wykończenie, jak w przypadku lekkiego kremu nawilżającego. Zawiera 30% ekstraktu z ryżu i ekstrakty z fermentacji zbożowej, dzięki czemu zapewnia skórze nawilżenie i odżywienie. Faktycznie, słuchajcie, no ładnie, naprawdę ładnie wygląda. A ten fermentowany ryż to ja to miałam w tej jednej esencji z bentona, która mi tak fajnie robiła na twarzy, że tak powiem. Co w ogóle jak chcę, znowu jestem. Na chwilę Was opuszczę, bo jeszcze idę zmoczyć gąbkę. No dobra, to zaczynamy od poduszki powietrznej. Wczoraj na live mi ktoś pisał, że zamówił i że jest zadowolony, także miło mi. Oj, tu coś. Już było tak pięknie, nie? No.
Ale mam jeszcze, słuchajcie, mam jeszcze szparagi. I tak mi smakują te szparagi z tym, ze stekiem. Ostatnio albo stek, a jeszcze nie było tego vloga, ale albo stek z tuńczyka, albo po prostu stek i do tego szparagi i sos holenderski. No i mam jeszcze tak półtorej porcji tych szparagów, zjem je, no co, już trudno, już i tak mnie wysypało, no. Lubię szparagi. A w moim małym sklepiku takim, gdzie kupuję warzywa, nie ma. Także słuchajcie, tak. Taka historia. No. Jak się zaczęłam wgłębiać w ten temat, to w ogóle podobno właśnie to, czym są pryskane te wszystkie warzywa, albo wiecie, te owocki, które są transportowane do nas z krajów dalekich, to właśnie też bardzo często może jakieś problemy hormonalne wywoływać. No ale naprawdę już, kurde, co jeść? Wiecie, nabiał nie. Zależy, niektórzy wege, niektórzy teraz keto, dwie skrajności. No. Ale faktycznie, słuchajcie, jak ostatnio, wiecie, przestałam jeść owoce. Praktycznie w ogóle. Też jest dużo, wiecie, tych lekarzy medycyny chińskiej i nie tylko. Mówi, że no, kiedyś nasi dziadkowie, rodzice nie jedli cały rok, wiecie, pomarańczek. Po ich po prostu, albo w ogóle nie jedli owoców takich, które nie rosną w Polsce. Nie jedli całą zimę owoców. To nie jest naturalne, no a też te, co wiecie, tam jadą z daleka, no to też są sypane i tak dalej. No. I właśnie, jak przestałam jeść owoce i przestałam jeść, wiecie, te wszystkie pomidorki koktajlowe, nie? Bo tam chociaż też jadłam niedawno, ale jakoś nie wiem. Chyba na te pomidory, ogórki to jest to jakoś odpornione, ale właśnie cukinia, po cukinii strasznie. I teraz po tych szparagach, wiecie? Wcześniej jakoś tak w styczniu, jak miałam, pamiętam, ósemkę usuwaną, to właśnie sobie robiłam te omlety z cukinią. I miałam taki tutaj tylko na szyi ten. No i właśnie moja znajoma, która jest lekarzem, powiedziała, ty przestań jeść te warzywka, bo to od tego cię sypie, nie? I faktycznie przestałam. No. Teraz zobaczymy. No i tak będzie jeszcze szparagi, bo już kupiłam, już pierdziele zjem. Dobra. Różyk. R.E.M. Zrobimy tym różykiem make-up. Tak? Tak. Kurde, albo jeszcze nie. Nie, jeszcze jednak chciałam ten styk. Styk. Bo obudziłam się jakaś nieprzytomna. W nocy w ogóle pieski nie mogły się ułożyć. No gdzie ja to mam? Znowu po prostu. No wiem, mam bałagan. W nocy nie mogły się, kurde, ułożyć dziewczyny. W ogóle łaziły, mnie budziły. Aha, i słuchajcie, weszłam pod poprzedni film. Nie mam tego. No, chuj z tym. Wyszłam pod poprzedni film i poczytałam komentarze. I już sobie przypomniałam, dlaczego tego nie robię. Ktoś tam napisał, znaczy tak miło i w dobrej wierze, ja rozumiem, że ten, że naucz pieski spać w posłaniu, nie? Boże święty, słuchajcie, jak Ruzia przyszła do mnie, pierwsze tam chyba trzy noce i ona była taka nieśmiała i się bała w ogóle mnie i wszystkiego i własnego cienia. I nie przychodziła spać w łóżku, tylko spała w posłanku. To mi serce, słuchajcie, myślałam, że po prostu, no, że nie wiem, co mi się stanie, no. Ja po prostu to tak przeżywałam, że ona, wiecie, my z Lolą przytulone, a ona tam sama śpi. Choćbym, kurde, a już prawie naprawdę nie mogę coś. To nie mogę ruszać, tu już mnie moja żuchwa boli, bo wiecie, śpię między tymi poduszkami mniej więcej tak. Ja przysięgam, że się budzę i mam jakoś tak szczękę przekrzywioną, bo jak mi zabiorą pół poduszki na przykład, bo jedna śpi tu, a druga tu, to budzę tak i autentycznie coś już mnie w szczęce zaczyna boleć.
Ale choćby nie wiem co, to po prostu, no nie, no. No nie, będziemy spać razem. Choćby skały zrały. Tak się ładnie w polsku, nie? No. Teraz RER. Dzisiaj nie wiem, na jakie ochotę mam. Właściwie nigdy jak zaczynam te make-upy z wami robić, to nie mam jakiegoś planu w głowie, że... że nie wiem, zrobię taki czy taki, tylko to po prostu w trakcie mi wychodzi. No i jeszcze jeden komentarz przeczytałam, że przecież mówiłaś, że nie będziesz robić współpracy. A tu bym? Proszę, współpracę! Kurwa. Po pierwsze, to ja mówiłam o tym, że tam, nie wiem jaki to był okres, ale powiedzmy może 2 lat, że też nie było tak, że nie robiłam współprac, ale praktycznie ich nie robiłam. Jakieś tam były, naprawdę bardzo ich było mało. Po drugie, czy ja kiedyś nagrałam jakiś film, w którym mówię, już nigdy więcej nie będę robić współprac? Nie. To jest tak samo, ja mówiłam o tym wczoraj na live'ie. To jest tak samo, jak powiedziałam, że robię sobie przerwę od picia wina. I to po prostu jest takie, że to trzeba mówić jak do małych dzieci, do niezbyt rozgarniętych. I powiedziałam, że robię sobie przerwę i nie piłam wina od... Właśnie nie pamiętam, kiedy ostatni raz, ale załóżmy, że jakoś to musiała być połowa października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i napiłam się w poniedziałek wielkanocny, tak? Jestem dorosłą kobietą, mam 42 lata. Ja mogę w ogóle kierować swoim życiem, mogę decydować o sobie, tak? Nie jestem jak Britney Spears, nikt mnie nie ubezwłasnowolnił, tak? I po prostu, o Boże, mówiłaś, że nie będziesz pić wina. Nie, powiedziałam, że robię sobie przerwę od alkoholu. Nie ma to też żadnego jakiegoś drugiego dna, po prostu, tak? Jak się rozwiodłam, to 9 miesięcy nie piłam alkoholu. Nie było to zamierzone, po prostu, no, nie wiem, nie wiem, no, miałam rozwód, epizod depresyjny dużo na głowie, nie myślałam o tym, żeby pić alkohol, nie stało za tym żadne głębsze przesłanie, po prostu tak wyszło. Teraz stwierdziłam, robiłam live'a, wszyscy tam, że o, winko, stwierdziłam, że się napiję winka, tak? Kurde. I tak samo z współpracami. Że ja w ogóle, ja już się denerwuję, że ja muszę to tłumaczyć. Po prostu ja wiem, że większość z was jest rozsądna i ma poukładane w głowie, no ale wiecie jak jest. A więc z współpracami jest tak, że ja nigdy nie powiedziałam, że nie będę ich robić. Czy ja mam się pytać o zgodę i prosić i mówicie, halo, teraz będę robić współpracę? I też... Czy ja miałam jakiś mniejszy hejt, nie robiąc współpracy? Zastanówmy się. Nie? Czy ktoś kiedyś, nie wiem, docenił, że nie ma paczek PR-owych, że nie ma po prostu 1500 za każdym razem nowych kosmetyków, których nie kupiłam, tylko które dostałam? Tak, takie klaski to robią, pokazują, wszystko jest świetne, bo przecież jak powiedzą, że nie jest, to nie będzie kolejnej paczuszki. Więc to jest moim zdaniem czasami, w niektórych przypadkach gorsze niż reklama. Czy, nie wiem, spotkała mnie za to jakaś nagroda? Nie. Czy ja jej oczekiwałam? Też nie, bo ja wiem, jak działa internet, tak? No hello, ja nie jestem naiwna, poza tym nie robiłam tego dla was, tylko dla siebie, tak? Po prostu. I też powiedziałam o tym, że nie robię współpracy, bo po prostu mi się nic nie podobało. A teraz, kurde, naprawdę, tak fajne, fajne rzeczy... W sensie marki do mnie przychodzą, nie takie mainstreamowe, nie takie, wiecie, co wszyscy reklamują, tylko naprawdę fajne rzeczy i tak, będę robić współpracę. Nawet teraz będą chyba, czekajcie, 2. No ale w każdym razie tak, jeżeli chcecie usłyszeć, tak, będą współprace i będą fajne rzeczy. I mam od was też fajny feedback, że kupujecie, że jesteście zadowolone, że tam, nie wiem, korzystacie z mojego kodu i tak dalej. Więc ustalmy coś. Będę pić wino.
Będę robić współpracę. I jak mi się coś spodoba w Rossmanie do makijażu, to sobie kupię, tak? I mam w dupie, czy ktoś uważa, że jestem sprzedajną youtuberką, czy nie wiem. Po prostu to jest tak absurdalne, że ja w ogóle muszę to tłumaczyć, tak? Ale muszę to, wiecie jak to jest, muszę to być zresztą dobrze, żeby był statement, tak? Więc jest to mój statement, no. Nie wyciągnę, słuchajcie, jadę na paznokcie, mam tak połamane, tego mam złamanego tutaj. No w ogóle. Do ścięcia są, za długo je przetrzymam. O, widzicie, i ładnie to wygląda, taki natural. Jeżeli pytacie się o tego grzybka, jak kryję, no to widzicie, to jest tak, że to nie jest jakoś, wiecie, zatapetowane, ale mi się właśnie taki, coś takiego mi się podoba, że ta buzia ładnie wygląda. A tutaj użyłam tego It Cosmetics. To nie jest jakieś zaszpachlowane, jakby to wszystko przebija, ale jest ładnie. Mi się taki, takie coś podoba. Jak chcecie taki klasyczny podkład full coverage, no to absolutnie nie. Ale to też w ogóle z koreańskiej pielęgnacji absolutnie nie. Tak? I z tych wszystkich BB creamów, bo one są takie przezroczyste, bo to ma być, to, no tą skórę ma być widać. To jest taki look, nie? Co ja, czy ja coś jeszcze bym chciała tutaj nałożyć? Zastanówmy się. Mokrego. Chyba już. Nie? A może, a słuchajcie, a jakbym tego Rare dodała troszeczkę? Tak tu. Jakby to wyglądało. O! Też ładnie, zobaczcie. No, no bardzo ładnie. Fajne są, słuchajcie, tak się jaram tymi mokrymi kosmetykami. To zupełnie inaczej buzia wygląda. Wy się pytacie, czy ja botoks robiłam. To też jest pielęgnacja, wiadomo, na czoło. Ale zobaczcie, to jest taki glow, że to w ogóle od razu ta buzia jest taka właśnie, taka świeża i taka napięta. Widzicie moją linię włosów? Nie powinnam na to zwracać uwagi, bo będą mi pisać, nie? Ale widzicie, tu mam inaczej niż tu. Tu mam w ogóle jakieś, no. Ale ja mam to w dupie, szczerze mówiąc, wiecie. Zresztą sama zaczęłam zwracać uwagę na inne dziewczyny na TikToku i dużo dziewczyn tak ma. To wiecie, tylko Kardashianki tak mają, to się laserowo usuwa i macie taką, wiecie, idealną wtedy ten linię włosów. Dobrze. Puderek. Puderek będzie ten z Stars from the Stars. Klasycznie. Muszę wiedzieć, co patrzeć. Nie mam dużo czasu. Żeby się, wiecie, tu z wami nie zagadać. Skończyłam oglądać ekspatki na Amazon. Bardzo polecam. A wczoraj kupiłam sobie ten Polsat, nie wiem jak to się tam, jakiś box, czy jak to się nazywa. I zaczęłam oglądać Braci. Miałam ochotę na jakiś taki polski serial. Jezus, jakie to jest takie... Wiecie, że jest jakaś tam bogata rodzina i oczywiście on ma kochankę, ale tam żona nie wie, a synowie to... Ale jest takie wszystko takie... Te laski chodzące po willach, w szpilkach i w ogóle takie idealne, to takie przerysowane jest, nie? I to jest taki obraz, że o, patrzcie, patrzcie, jak żyją bogaci ludzie, ale skandal, nie? Ale no nie wiem, z jakiegoś powodu mi się podoba ten serial. Wczoraj obejrzałam 3 odcinki, więc teraz to będę męczyć. Bo miałam ochotę, nie wiem, jakiś tak przez ten cały tydzień byłam taka przebodźcowana. I miałam ochotę na coś takiego właśnie, wiecie. Polecałyście mi Hotel Paradise, obejrzałam jeden odcinek, nie wiem, może za mało, ale jakoś jakieś takie dzieci tam są? Tacy, nie wiem, tacy dzieciuchowaci ci ludzie są? Albo ja już, albo mi się już, nie wiem, znudziły programy tego typu?
Nie wiem, bo ja też z wielu rzeczy wyrosłam. Mam teraz tak, że czasami... jak oglądam coś, co na przykład, nie wiem, kiedyś oglądałam jakiś program albo jakiś serial, który tam jeszcze oglądaliśmy z Tomkiem i mam takie, kurwa, no, nowy sezon wychodzi, mam takie, pierdolę, jakie nudy, albo jakie to jest gówno, albo jakie to jest głupie i bardzo dużo rzeczy już nie mogę oglądać. Więc tak. No serio, naprawdę mam dużo takich, że mam takie hello, mi się to podobało kiedyś, naprawdę, jakby, no, robię sobie tym szyję ciemniejszą, na wypadek jakby mi, wiecie, ściemniało w ciągu dnia. No, top jest ze Skims oczywiście, znaczy to jest body tak naprawdę. A, no właśnie, teraz może tam użyjemy te paletki. Ja nie wiem, znowu mi się przegrzewa bateria przez, kurde, 8 stopni na zewnątrz. A może teraz tą wanilię nałożymy? Nie używałam tego jeszcze. Fajne są, bardzo cenię sobie też tą paletkę za to, że są tu takie te basicowe, wiecie, odcienie, które można sobie tak nałożyć. I że też one są kryjące, że to nie jest taki cień, że nakładacie i nic na tym oku nie ma, nie? No, ale piszecie mi, że są powyprzedawane. I na live pisaliście, że na Allegro ktoś sprzedaje za 100 te paletki, więc no jak tam bardzo wam zależy, to... Trochę tej mlecznej czekolady. W ogóle słońce chyba wyszło, przestało padać. A i w ogóle słuchajcie, ochłodziło się i byłam z dziewczynami na spacerze. Jest tak fantastycznie, pada deszcz, ale to jest taki, taki wiosenny deszczek, w ogóle pięknie pachnie. Mam wrażenie, że jest po prostu 100 razy bardziej zielono niż wczoraj było. I normalnie ta zieleń jest taka soczysta i właśnie taki zapach i po prostu ten deszczek. I mimo, że było 8 stopni, byłam w samej bluzie, bo szybko ten dziewczyny dzisiaj... Pospały długo i trzeba było szybko wychodzić, bo już miało ciśnienie, więc ja tylko w samej bluzie, ale po prostu jakoś tak, ale rześkość, taka wiosna, taka wiecie, soczysta, zielona, że już, ja już mam ochotę pakować walizki na Mazury, nie? No, zajebiście. Pomyślałam, że to będzie takie, wiecie, o Boże, się ochłodzi, będzie taka pizgawica i szaro, a nie, to jest taki, wiecie, to jest taka przerwa, że ta przyroda musi się napić tej wody, tego deszczu, spłukać te, wiecie, te, co to były, te piachy, Sahary, to wszystko obmyć, to jest takie, wiecie, też po tych zaćmieniach, po tym wszystkim, mam wrażenie, że przysięgam wam, że stałam i miałam takie, o wow, taki, to jest taki oczyszczający, nie wiem, taki jakiś, wiecie, ten... No, no, na maksa. Mi się podoba ta pogoda i wiecie co? Jestem pipą i nie oddałam tego płaszcza z Pull&Bear, barnie, tego plastikowego, czarnego, wiecie, tego, który tam na TikToku robiłam. Znaczy wiecie, no jak ktoś ma TikToka, to wie. I tak powiem wam, że dzisiaj nie mam jakiej kurtki założyć, ale też on nie ma kaptura, ale akurat na ten deszcz to tak by dzisiaj stroił. Tylko wiecie, czego się boję, że ja go wezmę i ubiorę go jeden raz, za tydzień znowu będzie 25 stopni i on będzie wisiał. A ja już nie chcę, ja mam, dzisiaj nawet patrzyłam, ja mam po prostu, ja mam tyle ciuchów, a wyleczyłam się już z takiego, wiecie, kupowania tego, co jest modne, nie? Że po prostu, o, coś nowego, fajnego, mam milion ciuchów, ale to kupię, bo kiedyś zdecydowanie tak robiłam. A teraz już nie. Miałam też larwowe komentarze na live'ach, że kiedyś kupowałaś czapkę Gucci i tam, nie wiem co, i bluzę Hugo Bossa i tak dalej, nie? No kurwa, oczywiście, że ja miałam milion różnych rzeczy i nadal je mam. No ale właśnie to jest tak, że też chyba, że po prostu, wiecie, czasami też trzeba powiedzieć sobie dość. I jak już ci pęka szafa i tak tego nie nosisz,
Albo i tak chodzisz w kółko, w kurde, w t-shirtach z Hemu. To może... Może już wystarczy, nie? No, ale widzicie, dla larw to oznacza, że ten, że źle sobie radzę finansowo i ucięła mi się kasa i z YouTube'a zarabiam 4000. No, bo wiecie, bo maluję się ten chińskim tanim podkładem i nie kupuję już drogich rzeczy, nie? Widzicie. Są kraje, gdzie zarobki są jawne, nie? Możesz sobie sprawdzić zarobki sąsiada. U nas to jest niepotrzebne. Larwy ci powiedzą, jak ci idzie w życiu i w biznesie. Jakieś te kreski dzisiaj. Dupy, słuchajcie. Znaczy... Tak za nisko jakoś. Zagadałam się. Widzicie? No. I teraz. Zalotka. No, także słuchajcie, z jednej strony zarzuty o konsumpcję. No, przegrzał mi się w końcu aparat, ale już jestem, także słuchajcie, nie wiem, na czym mnie ucięło. Z jednej strony zarzuty o konsumpcjonizm, bo 42-letnia kobieta poszła do Rossmana i wydała 300 zł na kosmetyki, bo pachniały czekoladą Bedla. No i to też, wiecie, powinnam w Seforze kupić, znaczy kurwa też kupić. Ale z drugiej strony kupuj, żeby udowodnić, że nie jesteś biedna, nie? Ja pierdolę, w jakich czasach my żyjemy, słuchajcie. I to wyznacza, słuchajcie, wartość człowieka. A gdyby tak było, że mi nie idzie, nie starcza mi, nie wiem, nie zarabiam, nie pracuję, mam depresję, leżę w łóżku, nie jestem w stanie pracować, to co? To jest powód, nie wiem, do śmichów, chichów? Tak oceniamy ludzi teraz, w dzisiejszym świecie, tak? Że to trzeba wytknąć i ten. No bo słuchajcie, a też, kurde, mogłoby tak być, nie? Wiecie, to jest tak samo jak z tym, nie, co się śmieją dziewczyny na live'ach, że z bingo pytań, nie? Są cały czas pytania o eks. Ja się tym bawię, nie? Mnie to śmieszy. Bo tak naprawdę on w Larwiszonowie maczał palce. I on był inspiracją dla wielu przygód moich na YouTubie. I wiecie, kto jest? Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, bo tak naprawdę... Znaczy, nie wiem, nie mam z nim kontaktu, w co niektórzy nie wierzą, ale przypuszczam, że nie jest zadowolony, że temat nie ucichł, tylko jest ciągnięty cały czas. A mnie to bawi, bo chcecie pogadać? Proszę bardzo, możemy na każdym live'ie o tym rozmawiać. Nie ma, kurwa, żadnego problemu, jak dla mnie. Wiecie, w to mi graj, to jest zabawne. Ale gdyby tak było, że nie wiem, ten temat mnie boli, albo nie wiem, chciałabym do niego wrócić, albo, no nie wiem, są takie sytuacje, tak? Albo właśnie tak jak mówię, nie wiem, mam jakąś tam ciężką sytuację finansową, nie radzę sobie. Kurwa, co? Trzeba, nie wiem, wyśmiać, wytknąć palcem i... Naprawdę, słuchajcie, niektórzy ludzie mają w sobie zero jakiejś takiej empatii i zero granic, nie? Gdzie mam... O, mój żel do brwi. Ostatnio właśnie mówiliście, że tak ładnie miałam brwi zrobione. Ja robię to tym... Tylko zawsze wyczesywałam tak do dołu, a teraz o, robię tak. No i nie wiem, co mam wam powiedzieć. Ja mam po prostu dużo brwi. I są długie i czarne, więc nie wiem, mi to nie zajmuje jakoś. O, tylko muszę je do góry wyczesać.
No, także tyle przeczytałam, słuchajcie, że jestem kłamczuchem wstrętnym. Że ten i w ogóle te tam. A tu bem! Tyle współprac, nie? Ile ich było, kurwa? Dwie? Jedna w miesiącu? No, chyba tak, nie? Ale no na pewno nie było więcej niż ten. Niż jedna na miesiąc i w ostatnich 3 miesiącach chyba były 3. Nawet wiecie, nie ten. Sama nie wiem, szczerze mówiąc, ale i nie chcę mówić, bo potem właśnie znowu zostaje mi wytknięte. Ale normalnie tak, jestem kurwa słupem reklamowym, zalewam was reklamami, nie? No, więc o, no i szukamy sobie stiku i oczywiście tu leżałeś, no. I wiem, że powinnam zrobić tu porządek, ale nie ma sensu, bo co ja zrobię tu porządek i się maluję, to jest to samo. A jeszcze może tej paletki użyjemy. Także jakbyście pytali, dlaczego nie czytam komentarzy. To po prostu dlatego. No i nie wiem właśnie, aha, no to z tym wyłączyłam te komentarze, a potem zapomniałam je, bo to wiecie, ja muszę pod każdym filmem wyłączać, nie? Bo w defaulcie jest, że są włączone. No i teraz, a teraz to nie wiem, czy będą włączone, czy będą wyłączone, nie wiem, zobaczymy larwy, po prostu będziecie miały surprise. Musicie czekać na każdy film i obczajać, czy są. No bo już jak ten, ludzie komentowali, to już zostawiłam, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co z tymi komentarzami. Dobra, i ostatnio pytaliście mnie, co miałam na ustach bardzo nalewia. Miałam to kombo, to jest ta kontrówka za 200 zł, kurwa, z Allegro Next. I na to, słuchajcie, nakładam ten R.E.M. stick. Tylko na sam środek. Mam go w kolorze Audition. I patrzcie, jak to zajebiście wygląda. Takie ombre usta się robią. I jeszcze można to troszeczkę rozetrzeć tym Stars from the Stars. Tym glutkiem. I to zajebiście wygląda. Mm-hmm.